czy oleje no, no. z tym wlewasz, to są też takie bez nikotyny i możesz, mhm. możesz je mieszać, no, możesz no, no. sobie obniżać tą zawartość do mhm. zera. No, ale schodzić z tym, no, no, no. Dobra. Ale są miejsca, gdzie nie możesz zapalić, jak no, tutaj, a chcesz. No to najbliższy pomysł. Dobra, gramy. Ciekawe, czy są z haszyszem na przykład te. Spoko, na pewno. Muszę się zapytać u mojego dystrybutora. Na www.dopalacze.pl. No bo to są dopalacze, bo to trzeba, tutaj jest grzałeczka, przecież tu jest bateria. Cisza, tak? Czy coś takiego? No, po na podobnej zasadzie pewnie. U was tam w Nowej Zelandii to nie znają takich rzeczy. Raz byłem. A długo tam byłeś? 3 tygodnie. Znaczy Australia. Panie. No. Panie, to no, kawał czasu. Kampera, którego wypożyczyłeś, zdejmują z ulicy, nie? No to to jest... A każdy następny dzień jest podzielony, wiesz, co do minuty na jakieś ten, no to się nagrywamy? Tak, a ty byłeś tam ten, prywatnie, czy... No, z kolegami. Czy w sensie, że mieliście już trasę po... No, bo były mistrzostwa, znaczy Grand Prix na żużlu, Speedway Grand Prix, rozumiesz, aha. w Oakland, na którym to Jarek Hampel zajął drugie miejsce. No i tam byliśmy między innymi po to. Aś ty. Dobra, wiem, że mnie wkręcasz. Nie, jak Boga kocham. No. Siur. I to jaki. Dobra, ci przyślę tego biletu jeszcze mam. Dobra. A słuchaj, a jaki jest twój ulubiony zespół? Albo wykonawca? Nie mam ulubionego zespołu ani wykonawcy. Wiesz, to jest, co chwila się zmienia. No, nie, bo... no oczywiście, wiesz, że się nabijam, to jest żartobliwe pytanie. Tak naprawdę chciałem się zapytać, skąd każdy taki, a nie inny dobór? No bo... Kto się nie zmieścił na tej krótkiej liście? Kabaret Starszych Panów. No wiesz co, tam jest trochę rzeczy do interpretowania w ich piosenkach. No choćby wbrew pozorom. Dobra na wszystko. Zda się ten kawałek miał być, ale nie wszedł. Ale teraz znowu mnie wkręcasz, czy nie, mówisz nie. śmiertelnie poważnie? Od początku jeszcze ani razu się nie wkręciłem. Dobra, dobra. Nawet teraz. Dlaczego taki dobór utworów? No bo właśnie o te utwory chodziło. Chodziło przede wszystkim o piosenki. Nie o to, że którąś z nich śpiewał Krzysztof Krawczyk, mm-hmm. a inną napisał Tomek Makowiecki, a jeszcze inną Kasia Nosowska, tylko chodziło po prostu o genialne piosenki i w pewnym momencie z tego powodu gdzieś pojawił się jakiś rodzaj konsekwencji, którą ostatnio gdzieś słyszałem, ktoś zarzucił, że mieli, bo mówiłem o tym, że mieli być autorzy, czy miały być piosenki takie, którym się gdzieś tam nie udało zaistnieć jakoś, żeby im dać drugą szansę. A jakże to można faktycznie szansę dawać? W niektórych prawda? Przypadkach to faktycznie mogło cię trochę tutaj... No nie, no bo pewnie golem tak, natomiast już mru to niekoniecznie. Natomiast właśnie chodzi o to, że ta myśl ewoluowała i doszła w końcu do tego, żeby się skupić przede wszystkim na piosenkach, bez względu na to, czy wykonuje tę czy inną jakiś wielki artysta. No. A był jakiś, jest jakiś ukryty jeszcze klucz doboru, czy... No to, że polskie utwory, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No to to jest łatwe, ale jak gdyby... To trudnych nie ma. Nie, no przede wszystkim takie kawałki, które gdzieś z różnych powodów szerzej nie zafunkcjonowały, choć, no mówię, ten akurat Mrumru jest może najbardziej znany, ale też nie był jakimś sztandarowym singlem Hej i... A jest przepiękną piosenką, właściwie z płyty, którą ja, z takich płyt Hej, którą chyba najbardziej lubię, albo może jedna z takich, które najbardziej lubię, Music tak, Music. Wszystkie te, i tytuł, i wszystkie numery kawałków na my. Było tak, na tak, my, tak, nie? Tak, tak, no właśnie. Stąd właśnie ta Roman z Petitem, który rywalizował z grubsza, bo jeszcze to jest taka płyta Sick Hej wcześniejsza, która też jest świetna. No i zresztą twierdzę, że w ogóle nowy duch wstąpił w ten zespół, jak Paweł Krawczyk się wziął za wiosłowanie. To, zwłaszcza na żywo, tam co oni wyczyniają, to jest... Tak, no właśnie. A już reszta to wiesz, My Friend, Lachowicz, 50 Trees, no to Andrzej Smolik, ale też jakiś wielki radiowy przebój z tego nie był. Ale to, nie śmigało po radiach? 50 Trees? Tak, ale to... To był chyba przebój, kurde. Przebój? Nie, ja nie słyszałem, żeby to był przebój. A może inaczej definiujemy sobie tak. po prostu. Znaczy, dobrze, to jaka jest definicja przeboju? Twoja. No, że grają wszystkie stacje radio. 30 razy dziennie. Nie, no, aż taki nie był. No, na pewno nie był Golem, Wait, Elstadt. No, Miasto we śnie może też prędzej, ale mówię, no, w sumie to nawet bardziej skupiliśmy się w którymś momencie na tym, żeby to były przede wszystkim genialne utwory, a mniej
na tym, żeby to były utwory, które gdzieś tam jakimiś wielkimi przebojami nie były. No i to jakby zaciążyło nad tym wyborem bardziej. A wiesz co, a ja odnoszę takie wrażenie, jak sobie czytam setlistę, bo tak to chyba można powiedzieć, że jest to taka mała antologia takiej polskiej, tej lepszej alternatywy. Tak miało być też. To jest inny klucz. Śmieję się, naprawdę. Śmieję się na poważnie teraz, bo z Juskiem się śmialiśmy na poważnie, że taki chcemy zrobić album, z którym na Midem moglibyśmy pojechać i zaprezentować jako... No bo wiesz, Elsztat, Lachowicz, to wszystko są takie rzeczy, które kurna, trochę takie dobra narodowe, które powinniśmy starać się pokazać gdzieś na tych wszystkich showcase'ach, gdzieś wiesz, tak objazdowo. A może to jest taka tańsza wersja, że teraz będzie jeździł Rozynek, tak. Zamiast całe zespoły tam wysyłać, wyjdzie, wiesz, ile ich tu jest, 2, 4, 5, 6, tam, z 10 numerów tu jest, tak? Dobrze liczę, 2, 4, no, to zamiast 10 wykonawców pchać, to się puszcza jednego. Ty, ekonomia. Na pewno też. Drugi rok ekonomii na trzecim roku prawa. Natomiast na pewno chodzi też o to, żeby dać jakiś sygnał tym ludziom, którzy wcześniej słuchali moich płyt, że nie na jakimś jednym siłaczu, czy najlepszy świat się kończy i że jest jeszcze jakiś taki na przykład Elefant, bardzo genialny, czy Wade właśnie, czy Golem, czy 50 Trees. No i że też nie tylko ci, którzy emitowani są na bieżąco po kilka razy dziennie, potrafią pisać genialne piosenki i one gdzieś tam jeszcze, jest jakieś inne źródło, jakiś inny obieg, który ma w sobie takie perły gdzieś tam. Aha, a słuchaj, bo ja zakładam, że ty na przykład nie miałeś problemu z uzyskaniem zgód i tego typu rzeczy, bo są wszyscy, no pewnie to są dobrzy znajomi, co najmniej. Może nie powiedzieć. Może nie wszyscy, ale w większości tak. Natomiast. Kto tutaj jest obcy dla ciebie? Znaczy, w sensie takim towarzysko, nie wiem, takim ludzko zwykłym. Guzika i kolegi Lachowicza nie znam. To akurat tak się nie mieliśmy przyjemności spotkać, ale. Z Lachowiczem to cię pewnie mylą czasami. Tak? No w sumie podnoszę, trochę wyższy jesteś, może. Ale... No to dobrze, to świetnie. A i co, to na przykład to jak się z nimi, co przyszedłeś, mówię, hej, słuchajcie, czy tam zadzwoniłeś? Nie, to akurat Józek, który tu maczał palce w tej płycie, druh drużynowy tej płyty, załatwił te sprawy z nimi akurat. A z całą resztą? Też. I wszyscy się tak godzili, no bo, kurde, okej? Okay? Józicki jest producentem muzycznym, tak, widzisz, jakoś tak. Nie było problemu. Ale to jest taki, znaczy wiesz, ta optymistyczna wersja interpretacji, że się wszyscy szybko godzą, to jest taka, że oto Rozynek ma wielki kredyt zaufania u artystów, których songi tu wykonuje. Nie no, bez przesady. Tak, żeby odbrązowić sprawę, mogę powiedzieć, że każdy mógłby wziąć te utwory i nagrać, ty też. No, wiesz, tylko ja bym sprzedał 3 egzemplarze, tak, bo kupiłaby żona, mój kot i może jakby Manie poprosił, pożyczył jej pieniądze. Nie jest potrzebna jakaś wyraźna zgoda autora na to, żeby nagrać jeszcze raz jego utwór. Stąd wszelkiego rodzaju znajdują się covery na różnych płytach, pojedynczych sztukach, często bez jakiejś wielkiej zgody George'a Michaela albo Willie Nelsona. Nie musiał, się okazuje. Tak? To, aha, bo tak, bo właścicielami praw jest na przykład wytwórnia, czy coś takiego, tak? Nie. Mówimy o prawach autorskich, to jest autor właścicielem, ale to nie ma takiego... Autorskie są niezbywalne, tak? Autorskie. Ale chodzi o to, żeby nagrać jakiś utwór, nie musisz mieć pozwolenia autora. Tak naprawdę, mógłbyś to zrobić wbrew nawet niemu, nawet jakiś rodzaj, wiesz, pastiszu albo... Naprawdę jest, to tak wygląda? Nie wiedziałem o tym. No proszę. Tak. I co, na przykład, jeżeli, nie wiem... Jacek Stachurski powie, że nie wolno, to można to olać, tak? Można nagrywać, ale można to publikować, można to, nie wiem, dystrybuować na nośniku? Oczywiście. Ale pewnie by się zgodził. Nie, no to wiadomo, że się każdy zgodzi, no bo to za X przecież też, nie? No tak, pewnie tak. Sprowadzenie piosenki drugi raz do obiegu, to tak, jest tak, też no. taki zastrzyk dla tego, który jest tutaj? Zgadza się. A kiedy twoje pieśni się znajdą na takiej płycie innego artysty? A, to przychodzi tu do nich, przepraszam, przychodzi ci tu ich tylu, to się zapytaj. Nie wiem, no, nie cierpię na jakiś rodzaj niedocenienia takiego, żeby, ale bardzo chętnie, jeśli by się gdzieś ktoś kiedyś... Sygnałów nie miałem jeszcze, choć
No, nie wiem, to trudno mnie pytać o to, kiedy ktoś weźmie moją piosenkę, nie wiem. Nie, bo to jest zabawne. A słuchaj, znaczy, bo zastanawiam się, czy ty mógłbyś sobie wyimaginować taką sytuację. Znaczy wyobrazić. Tak, przepraszam za trudne słowo, ale ono było na tyle długie, że pozwoliło mi na ten, że tutaj jeszcze przemyśleć coś. Ja muszę sobie to zapamiętać, dobra. No, chodzi mi o to, że czy ty byś potrafił sobie wyobrazić sytuację, w której słyszysz siebie samego, że tak powiem, skoverowanego? No i wreszcie jakieś pierwsze sensowne pytanie, ponieważ szczerze mówiąc to jest trudna sprawa. I mam wrażenie, że no musiałbym jakiś może pobyt w sanatorium odbyć po czymś takim, znaczy po usłyszeniu swojego utworu w czyichś ustach. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy, no pomijam jakichś songwriterów takich na życzenie, którzy nie są wykonawcami jednocześnie, tylko no, typu Jacek Cygan i tak dalej, no to oni robią to w tym celu, żeby to ktoś wykonywał w taki czy inny sposób. No ale na przykład już taki Robert Gawliński, no to jest w zasadzie, czy Kasia Nosowska, to jest kawałek wątroby czyjejś, takiego właśnie o to. Pod warunkiem, że Kaśka nie pisze dla kogoś innego, że pisze dla siebie. No właśnie mówię o tych utworach, które się znalazły na własnych wydawnictwach. I to jest naprawdę trudno sobie, myślę, poradzić, bo to są, wiesz, no taka pierwsza z brzegu mru-mru piosenka, myślę, że opowiada o bardzo konkretnych, bardzo takich osobistych sprawach, które wiążą się w przypadku Kasi z bardzo konkretnymi wydarzeniami, już nie mówię, no, już sam tekst, ci, którzy słyszeli, znają, wiedzą. I trudno wejść z butami w czyjeś jakby życie wręcz, myślę. I pewnie to jakiś tam jest rodzaj, no takiego... To jest taka ingerencja, no, wiesz, trochę takim jesteś, właśnie, wiesz, no nieproszonym gościem ingerencja. Jesteś czasami wręcz. Tak. No właśnie, może tak jakbyś się wchodziło do kogoś, wiesz, bez dzwonienia. Ja co prawda artystą nie jestem i nie tworzę, ale potrafię sobie wyobrazić, że artysta ma dosyć emocjonalny stosunek do swojego dzieła. Mhm. No i taki trochę... Znaczy twórca, o, twórca. Twórca, nie? tak, twórca. Taki trochę nawet zaborczy. Takim się to, nie chcę powiedzieć, znaczy jeśli matczyny, to w tym sensie takim Pink Floydowsko-Dewolowym, nie? Znaczy, ta matka taka z tak. Tym, co tam ci przyciska do siebie i nie daje, nie wypuści, tak? No i to trochę tak jest. No tak, bo na przykład jest taki jeden utwór, Jeśli Pragniesz, z płyty On Off mój, który jest na 5, 4, 5, czy 6, 10, 7, 8, nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie i trudno byłoby mi, gdybym tak sobie miał wyobrazić w tej chwili, znaczy przeżyć to tak jakby... Od razu, chyba że to faktycznie byłoby świetnie zrobione, ale na przykład w wersji reggae taki utwór, bo już pomijam to, że w jakimś sensie, z jakiegoś powodu takie, a nie inne metrum jest takie, albo na przykład w przypadku Stinga, Seven Days, zdaje się, on też jest dziwnie pogięty tam. I teraz, wiesz, bierzesz go i zaczynasz robić z takich tam 7/8, 3/4 albo coś takiego i no to się faktycznie, jakby wiesz, no Michała Anioła poprawiało albo, no są takie, powstają takie obiekcje jakieś, no ale... Myślę, że górę bierze zawsze, czy brałaby satysfakcja z tego, że ktoś po prostu się wziął. Że już jestem na tyle mocnym zawodnikiem, że już no po mnie sięgają. Znaczy to na pewno jest łechcące. No tak, ale... to... No już nie, no sam fakt, że ktoś bierze ten utwór, jeszcze w nim coś raz próbuje przekazać, coś w nim zauważył takiego osobistego, albo takiego ujmującego, albo w ogóle jest, no tak jak tu akurat uznał, że to jest genialny utwór, no to jakiś tam bonus jest, prawda, dla autora. A jak szeroki jest katalog reakcji na twórców? Dobrze. No to posłużę się anegdotą, ona jest już po prostu wyświechtana, ale trudno. No sorry, no ale ja nie jestem. Jasne. Autor X wyraża się o swoim utworze zamieszczonym na tej płycie niepochlebnie, natomiast wyraża się w samych superlatywach o utworze autora Y. A czemu nie chcesz powiedzieć? Natomiast autor Y wyraża się negatywnie, czy niepochlebnie o swoim utworze, natomiast w samych superlatywach o utworze autora X. A, ale to jest prawda? Co... I to może pokazuje, że właśnie na tym rzecz polega, że to jest właśnie, że w cudzym utworze, do którego się nie ma takiego osobistego stosunku, no nie jest to zapis kawałka życia. Nie ma tej zaborczości też, tak? Takiej. To się dostrzega, wow, ale fajnie zrobione inaczej, podane z takiej piosenki, dajmy na to My Friend, dosyć dziwnej, bardzo alternatywnej wersji w oryginale, powstał utwór, który jest singlem granym przez stacje radiowe i takim, który jakby, no to jest
teraz powiem to, co mówią inni. Nie stracił na walorze jakimś, a jednocześnie został ciekawiej, czy inaczej, o ciekawiej to może nie wiem, sobie za bardzo tu dodawał, ale inaczej został podany. No, natomiast nie ma się już tego dystansu, czy tego rodzaju nie kredytu zaufania, ale takiego... Swobody w podejściu do... Tak, do własnego utworu właśnie, bo to już wtedy się dokładnie wie, co to był za moment życia i... No tak, no poza tym ja już go nagrałem, w sensie artysta. To dałem mu wszystko, co tak, według mnie... I to jest najlepsza wersja, tak, bo ja się pod nią podpisuję. Tak jest. Dałem mu wszystko, co bym mógł otrzymać od życia, taki, a nie inny utwór, i teraz co mi tu ktoś jeszcze będzie dolewał? To tak, wiesz co, tak muzycznie i towarzysko, to nagranie takiej płyty to jest kurna trochę takie, wiesz, tańczenie walca na polu minowym. No bo to jest piękne, dopóki coś nie wypierdoli się, wiesz, coś nie strzeli, nie? No w zasadzie to nawet nie tak, dlatego że co chwila coś, jak to powiedziałeś, na wy, bo strzeli. Tak, wystrzeli, ponieważ jeśli nie wystrzeli w przypadku autora, który się oburzy, to fanów, którzy zareagują, że cóż to za zbezczeszczenie. A, bo to jest jeszcze druga strona tego medalu, bo przecież właścicielem utworu nie jest tylko twórca, ale są też przecież fani, którzy też, wiesz, ktoś się przy tym utworze po raz pierwszy kochał, ktoś tutaj coś tam, wiesz. No i teraz ty mu tu cały świat wchodzisz. Wszyscy się po raz pierwszy przy którymś utworze kochali. No, kurde. No. I teraz weź taki utwór, i to w zasadzie każdy. Przy każdym się kiedyś ktoś tam kochał. To jest fajny ten. Przyszła mi do głowy, żeby taki... Masz dzisiaj kreatywny dzień, bo... Ja mam zawsze kreatywny dzień, ale... No, no że nie jesteś artystą, no proszę. Ale no, bo nie jestem artystą, jak? No bo co za wymyślić, na przykład ranking. Programie. No jak, tworzysz program, w którym występujemy. Ale wyobrażasz sobie taki na przykład ranking tych piosenek do pierwszego, przy których był ten pierwszy raz? No jasne. Nawet ci mogę podać, mam przykłady ludzi. Kolega z Komy, Roguski, kochał się przy moim Siłaczu na przykład. Kiedyś mi się zwierzył. To musiał być rok, poczekaj. To łatwo policzyć. No przepraszam, że wyjawiłem, ale... Ja powiem bezpiecznie, że przy schodach do nieba. No. Autor żyje jeszcze? Żyje. No nie wszyscy, ale z grubsza, więc 3/4 tak. Może zrobić taką zbierankę, widzisz. Ciekawe, co było na pierwszym miejscu, tak by the way. Ale pewnie jakieś takie te popowe szlagiery, nie? No bo to najczęściej... Myślę, że Modern Talking. A to też zależy, jaką byśmy wzięli, jakbyśmy dobrali próbkę do badania, no. Tak? Czy tam roczniki 80, 90, czy 70, czy 60. Czy sprzedawców maszyn rolniczych, czy naukowców z pierwszych stron gazet. Czy muzyków. Muzyków, tak. Czy artystów. A dlaczego tak rozdzierasz, dobrze, niech będzie rozdzierasz, te dwie profesje, bo to są profesje, muzyk i artysta. Przecież to jest nadużywane maksymalnie. No i dzisiaj to każdy, kto profesor nauk, który wykłada wykład w szkole jakiejś, ma rozliczane koszty uzyskania przychodu jak artysta. Dziennikarze się rozliczają jak artyści. Wszyscy tworzą. A to dzisiaj. W sensie podatkowym ja jestem artystą, to no masz rację. No więc właśnie, ale to już niedługo. Ale to zakrawa o szaleństwo, że dzisiaj wszyscy są artystami, więc nie mów do mnie artysty, bo to nic, to tak jakbyś do mnie powiedział człowieku, no wiesz. Albo wszyscy jesteśmy dzisiaj, albo nikt. No. Jakbyś przeszedł na przykład na VAT, to mógłbym do ciebie mówić per firmo. Tak, per firmo. Ty per firmo. Ty per firmo. To byłoby niezłe. Nie, no, myślę, że to już schodząc tak już do sensu, to sformułowanie czy określenie artysta, myślę, że lepiej byłoby, gdyby było zarezerwowane naprawdę wąskiej grupy. Ale twórców. W tym pierwotnym tego słowa znaczeniu jest zarezerwowane. No nie kłóć się. No to, że podatki mamy, czy konstrukcja niektórych przepisów jest taka dosyć trochę abstrakcyjna, no to nie tłumaczmy sobie rzeczywistości przez pryzmat ustawy o podatkach. Tak, ale określenie artysta ma w sobie też takie elementy wywyższające artysta. Natomiast twórca sprowadza rzecz do sedna, że to jest ktoś, kto po prostu ledwie stworzył na razie, rozumiesz? Tych jest więcej. Sprowadzasz teraz twórcę do poziomu rzemieślnika. Tak, właśnie tak. Tu na naszym podwórku to myślę, że wreszcie ktoś to powiedział. No tak, zresztą. Ale obrócisz się, ty jesteś artystą. Nie, no to ja to wiadomo, że jestem artystą, no. bo mam 50% uzysku. Ale też do jakiegoś tam pułapu zda się, bo nam premier Tuska obciął, tak? A to już nie wiem, czy w ogóle nie uciął. Nie, do jakiś trzeci próg, czy jakieś tam są, no. Nie kojarzę, ale... To jest szansa, że zostanę jeszcze trochę. No, tak, przynajmniej do pewnego progu. Hej, do pewnego... A bo nie zauważyłem, że nie zgasło światło. Myślałem, że to słońce zaszło. A zapłaciłeś za prąd? No, gasło falami. Wiesz co, nie zwróciłem uwagi na to. Żerywka poszła. Prądu nie ma. Czy program się nie uda, przepraszam? Prądu nie ma. Uda się, kręcimy dalej, tylko że mamy ten...